Sawiński, jaki podcast? Bardzo trudne pytania. Trudne I bardzo, sprawy. I bardzo żałujące odpowiedzi. Nie, no staramy się jak możemy. Nie unikamy ostatnio trudnych pytań. Ciebie będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne pytanie. Ty, Krzysztof, wymyślił, jakby <gryw> będzie wszystko na ciebie. A szły za nim wielkie tłumy, a Jezus odwrócił się do nich i rzekł. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nadto siebie samego nie może być moim uczniem. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu Ja już widzę, co się dzieje teraz, kiedy pokolenie płatków śniegu, czy tam mydlanych baniek, bo tak ich nazywają, Słyszy to, że trzeba właśnie nienawidzić samego siebie, nienawidzić matkę, ojca, żonę, musisz maję nienawidzić. Wiesz, co się w tych ludziach dzieje? Dlaczego Jezus powiedział to, co powiedział i co poeta miał na myśli? Ale w, paralelnej, w paralelnym tym fragmencie jest chyba, że kto kocha bardziej, nie tak. No bo to jest inne tłumaczenie. No. Tak. Można bardziej kochać. Dlaczego, Jezus? No... Dlaczego Bóg mówi, że masz bardziej kochać? Bo On chce Jego chronić nas, chce chronić, chronić nas przed Toksycznymi, różnymi związkami. No. Toksyczny związek możesz mieć z żoną, możesz, możesz mieć z dziećmi, możesz mieć z bratem, siostrą, z przyjacielem. Mnóstwo jest opcji toksycznych związków i on chce przed tym nas chronić. Kiedy w, w toksycznym związku jest tak, że ta strona dominująca, która dyktuje warunki, jakby kształtuje Ciebie na swoje widzimisię, się, tak? I tutaj Pan Jezus w zasadzie mówi o tym, żebyśmy wystrzegali się stawiania jakiegokolwiek, czy czyjegokolwiek słowa powyżej Jego słowa. Jak przeklęty bo... mąż, który pokładał ufność człowieku. No właśnie, bo wtedy sami się wsadzamy na, na przypał, tak? Na, na minę tak zwaną, bo człowiek nie jest w stanie nam zapewnić tego, czego my po, potrzebujemy, tylko Bóg jest w stanie to zapewnić, nie? To wypełnić tą pustkę w naszym sercu. Człowiek tego nie jest w stanie zrobić, ale widzisz, Wielu ludzi bardzo też literalnie bez jakichkolwiek tam pogłębionych studiów, w cudzysłowie studiów, nie mówię o studiach mhm. akademickich, tylko o studiowaniu tego tematu, Dlatego żeby nas wgryźć się wgryźć się w kontekst, jaki jest kontekst, i myślę, że fajnie jest. Znowu do The Chosen wrócę, bo tam wiesz, to. Mhm. W, w, oni ubierają to w tym serialu w taką całą otoczkę, w jakim kontekście były słowa, też w kontekście y, nie tylko historycznym, ale po prostu sytuacji. Mhm. Jak były powiedziane, w, kiedy, po co, dlaczego, nie? A przecież pan Jezus mówi, że nie przyszedł dać pokoju. Tylko rozłam. Tylko mhm. rozłam, bo będzie dwóch przeciwko trzem, czy tam trzem mhm. przeciwko dwóch w jednym domu. I wiesz, my często jak tak słuchamy różnych słów. Y, i tak jednowymiarowo tylko patrzymy, bo jednocześnie Bóg mówi, Jezus mówi, że przyszedł dać pokój. Że hmm. ten pokój, który On daje, takiego nie da nam świat. Więc On daje pokój, a jednocześnie nie daje pokoju. Hmm. I wiesz, nam się to nie mieści w głowie. To są te napięcia, które są w Bogu, które są w życiu duchowym. nie? Że są no, Bóg, który jest, wiesz, taki i taki, a tego się nie da pogodzić. Dlaczego On jest miłosierny i sprawiedliwy? To już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Ranek, ile e, że się nie da tego pogodzić, ale tutaj, a z, dru z drugiej strony przecież jakie jest najważniejsze przykazanie? Będziesz miło Pana Boga. Bo I, potem, trochę... I potem bliźniego swego, jak siebie samego. I to pozornie się kłóci. Dla mhm. kogoś, kto się w to nie wgryzie i też nie otworzy na to objawienie w, w głębi, no to to będzie się kłóciło, nie? Ale tu chodzi o twoje serce, to są bardzo delikatne sprawy, więc znaczy, ciężko jest też... Delikatną takie... sprawą jest to, że ja już tyle razy zaufałem ludziom i budowałem coś na relacjach i na przykład wiele osób, które na przykład głosiły mi kiedyś Ewangelię, w ogóle nie wiadomo gdzie są, nie? To no, nawet są to... księża, ale wiesz, kiedyś dałbym za nich głowę, nie? Że po prostu porzełbym w ogień, a Jezus mówi, nie, właśnie, że bardziej mnie niż ich. A ja mówię, ale czemu? Przecież... Wiesz co, czasami jak jest kolegium redakcyjnego gościa w naszej redakcji w poniedziałek rano, to my się zastanawiamy właśnie, czy ja proponuję, żeby zrobić z kimś wywiad, no i teraz to wygląda tak, że ja rzucam jakieś nazwisko i my się zastanawiamy, czy my mamy jakieś haki na tę osobę, czy nie. Czy już wiadomo, że molestowała, czy coś. Wiesz, no w takich czasach żyjemy, nie? A propos relacji z innymi, nie? Co chwila słyszę po prostu o ludziach, którzy poszli w długą i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja... Yy, yy, Mam straszną alergię na taką, na takie właśnie, wiesz, na, na traktowanie księży jako góru, nie, niezależnie czy to jest, czy jest Dominik Mieleski, Adam Szusta, czy to jest y, Krzysztof Sowiński, Marcin Jakimowicz, mam taką alergię, bo ja się już tyle razy ale sparzyłem. My nie jesteśmy księżmi. No wiem, ale dla niektórych może tam piszą ludziom, nie, że dziękują, że takie mądre, że autory, te, wiesz, na tej zasadzie, że kurczę, ty, tyle razy w życiu się sparzyłem, że akurat, dokładnie tak rozumiem te słowa Jezusa, że ja jeśli Jezus coś powie to Jego Słowo stanie się ciałem, nie? A my po prostu nie wiemy, czy za pięć minut Go nie zdradzimy. No więc. ale widzisz, w tym fragmencie też chodzi o to, na ile my słuchamy słów Jezusa, na ile słuchamy słów ludzi, bo przecież mhm. nawet jest napisane o Nim, że Jego rodzina myślała, że oszalał. Tak. tak? No I chcieli Go powstrzymać, żeby nie robił tego, co robi. Więc On też nie postawił więzów krwi wyżej, aniżeli pełnienie woli Bożej. A my często, myślę, w Kościele jest taki temat, że My tak właśnie rzucamy takie hasełka, że ty jesteś mężem, masz się troszczyć o rodzinę. A co jeżeli w rodzinie żona ci mówi, że nie powinieneś wierzyć w Boga i powinieneś różne tam rzeczy robić, których ty na przykład nie chcesz robić? To tak jak ja kiedyś, nie wiem, miałem, powiedzmy, że miałem kogoś bliskiego, jakąś kobietę, i ona mnie nakłaniała do, do współżycia przed ślubem. I mhm. no przecież się kochamy przecież się kochamy mhm. nie no mogę tak sobie wytłumaczyć ale ja powiedziałem nie nie bo najpierw jest Jezus i tu o to chodzi że miałem w nienawiści nie um, osobę jako osobę ale Tą toksyczność, ten, ten upadek, do którego może ona chciała mnie zaprowadzić, nie? i że nie chciałem po prostu wejść na tą drogę, że chciałem być na drodze Jezusa, na, na, na Jezusie, który jest drogą, nie? iść po tej drodze, a nie scho schodzić na lewo czy na prawo. O to w tym chodzi, to jest bardzo proste, to brzmi tylko źle. No bo zobacz, to jest bardzo a proste. A po Jezusa, nie? czy Jezus kochał rodziców? Tak, czcił ich, tak, był im posłuszny, tak. Wprost Biblia mówi, że był im posłuszny. No. To czemu zrobił mi taki numer, że no wyobraź sobie, że ty jesteś w, na przykład w Warszawie, czy w jakimś takim świętym miejscu, nie wiem, jedziecie na Jasną Górę, nie, bo jesteście ten raz na jakiś czas i nagle ci twoja córka znika na trzy dni. To można oszaleć. No. Ja raz miałem taką historię, że pamiętam kiedy Łukasz był mały, nasz, pier, nasz najstarszy syn, to on nam zniknął na dwie godziny. Nie miał komórki, nie, bo to były takie czasy jeszcze nawet nie, że bez, nie komórkowe, ale nie wiem, czy miał wyłączoną Kurczę, myśmy po prostu oszaleli, po prostu biegaliśmy po siedlu, wiesz, pytaliśmy się sąsiadów, czy widzieli. Nikt się okazał, że on był na placu zabaw, tylko myśmy dwukrotnie byli na tym placu zabaw, tylko on był za zjeżdżalnią, myśmy go nie widzieli, nie? To były trzy godziny, a tu masz trzy dni. I co? I przychodzi nagle Maryja z, z Józefem i mówiąc synu, czemu nam to uczyniłeś? I co? No, odpowiada dokładnie to samo. No ale kto jest ważniejszy, nie? Czy nie rozumieliście, mm -hmm. że, czy nie rozumiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Strasznie trudne słowa. No ale widzisz, później Pas... już nie ma takich y, przekazów, żeby coś takiego zrobił, bo był im posłuszny. To w tym kontekście pada, że później już był im posłuszny y, w takim sensie, że, y, że czekał na odpowiedni czas, nie? A Zatem tam jest taka historia, której katolicy nad Wisłą myślę, że y, boją się czasami rozgryźć. Bo ym, bibliści twierdzą, że ten 12 Jezus świątyni, że to była barmicwa. Ja wiem, że dzisiaj to jest 13 lat i tak dalej, i tak dalej, że ba, batmicwa, czyli to córka przykazania, to jest 12 lat, ale że to była barmicwa Jezusa, nie? I to jest moment, w którym. Ojciec... I dlaczego, jaki mówisz, Dlaczego ty nienawidzisz Polaków, co? Nie, wiesz to, bo ja. <grym> wiesz, co śmieszne, <grym> że na przykład. No dobra skończyłeś wiem, co się na dzieje. ojciec, nie i ojciec to wiem co to. się dzieje, gdy napiszesz na przykład, że Matki Boskie gromicznej Okej, okay, ale ofiarowanie pańskie według prawa Mojżeszowego to już jest takie. To no widzieli, tak wtedy, wiedzieliśmy, co się tak, dzieje. Gdzie masz te szekle? Co ci Masoni płacą wtedy? No. Nie? No właśnie, gdzie, 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 mam gdzie, też gdzie, gdzie masz To No właśnie, gdzie te <noise> ręgle są. Hopie, no. no dobra, i co z tym ojcem? Że ojciec w trakcie barmicwy, tak? No tak. I że ojciec w trakcie barmicwy, to jest takie uroczysty, yy, uroczyst uroczystość w czasie której ojciec mówi, teraz za wychowanie mojego syna jesteś odpowiedzialny ty. I to mówi do Boga. Ja zrobiłem to, co mogłem. Jestem 13 lat, teraz ty. Nie zobacz, u Żydów to było bardzo takie mocne ofiarowanie w świątyni. Wyobraź sobie, my niby mamy to samo, ale u nas to jest wszystko takie obrane, wiesz, takie jakieś rzeczy, a to jest dosłownie, to jest twoje dziecko. Ja na przykład bardzo często idzę po wspólnotach i zawsze, gdy poruszysz temat młodych, których odpadają od kościoła, zostaje kilkadziesiąt osób. I ja mam zawsze jedno pytanie, czy wy wierzycie w to, że Jezusowi, że Bogu bardziej zależy na waszych dzieciach niż wam? Hmm. Bo to jest kluczowe, bo jeśli tak, to zrobi wszystko, żeby wasze dzieci uratować. A jeśli nie, no to wpędzicie się tak, w nerwicę religijną, w samo oskarżenie, co zrobiliśmy nie tak, no bo to jest pierwsza reakcja tych rodziców, nie? Że czemu, a to nie jest często, wiesz, a ja znam tak świetne rodziny chrześcijańskie, w których dzieci przestają chodzić do kościoła. Ostatnio jeden z guru, tych, o których wspomniałem, nie będę rzucał nazwiskami, powiedział pierwszą rzeczą, którą Jezus zada wam, pierwszym pytaniem, którym Jezus zada wam po śmierci, będzie, a gdzie są wasze dzieci? Tak się wkurzyłem na to. Tak no się tak, wkurzyłem. Bo nie, nie ma wolnej woli. Po pierwsze, myślę, że pierwszą rzeczą to będzie to, że Jezus wyciągnie ramiona, jeśli ja mu rzucę w ramiona, i będę zdumiony, że on mnie tak kocha. Wiesz i widać że ten facet nie, nie ma dzieci. Będzie się ciężko. Widać że nie ma dzieci dlatego że ja znam tyle rodzin świetnych Krzyściu, naprawdę które się katują tym że dzieci na razie nie chodzą do kościoła. Skąd ty wiesz co będzie za 2 trzy miesiące? Ale poczekaj, poczekaj, bo jest, ja zawsze na takie sytuacje patrzę z dwóch stron. W sensie że ty mówisz o jednym takim ekstremum, a jest drugie ekstremum, mm -hmm. że mamy dzieci i takie naginamy do siebie, że one mają wyglądać jak my, mają zachowywać tak, się jak my. Mają, v. Tak. No to to też jest niedobre, nie? No. Bardzo niedobre. Ale to się objawia w takich małych rzeczach. Ja pamiętam, jak z moją żoną miałem rozmowę. Wiesz, moja żona jest artystka, mm -hmm. lubi takie różne pastelowe kolory i tak dalej. I, a moja córka lubi takie, nawet nie wiem, jak to określić, bo tutaj to jest trochę wulgarne, ale no takie, wiecie, że bije to w oczy, mm -hmm. różowe, z cekinami, z jakimiś tam ten, to torebusie czy coś tam, nie? i maja się na to buntowała wiesz żono ale ty nie możesz zmuszać ją, żeby ona lubiła to co ty lubisz. Ona jest odrębną istotą. Hmm. Ona będzie lubiła to co lubi ona. Więc y, możesz w kółko ją tak kontrolować i zabierać jej to albo nie pozwalać, żeby to miała, ale co to da? To nie będzie nic dobrego. A może właśnie to jest pewien etap, przez który ona przejdzie. Potem będzie lubiła to co ty lubisz. Daj jej po prostu swoją, w swoim czasie, nie? Wzrastać tak, jak ona, dla niej to jest dobre, nie? A my często właśnie chcemy Ciach i Mam, tak, cię, a to mam cię w dłoniach i będę Cię kontrolował. Więc to uspokaja właśnie rodziców, którzy gdzieś przestają chodzić do kościoła. A właśnie a propos tego, co mówisz, że Bóg nie ma wnuków, ma tylko synów i córki. To no znaczy, tak. że one same będą musiały wybrać, nie, nie dlatego, że tata tak wybrał, czy mama wybrała, że mam te same kolory, te same bluzy. Moje dzieci na przykład. Robią to, o czym ja zawsze marzyłem, ale nie miałem odwagi. Marta jest na ASP. No, robi rzeczy, zawsze marzyłem o tym. Łukasz też po prostu. Mój syn się ubiera tak, że ja po prostu. Ja nie miałbym odwagi tak wyjść na ulicę jak Łukasz, ale mu zazdroszczę tak w duchu. On może tego nigdy nie słyszy w domu, to w podcaście tak za 100 lat. No to po mojej moje śmierci usłyszę. Masz, ma, ma, żeby się nawrócić i ci powiedz mu to. Ale wiesz o co chodzi? Zazdroszczę ci tej odwagi, synu. Tak, Cieszy że, że się oni nie są mną. To, to, to nie są kopie, jaki Że Że jesteś nie. z tobą. Bo jak tobą nie będziesz ty, to kto będzie tobą? No. A my się sobą. denerwujemy, że młodzież się buntuje. Dzięki Bogu się buntuje, bo jeśli ktoś się nie buntuje, to znaczy, że jest zaburzony, to znaczy, że, że do tego stopnia jest... Ten bunt się objawi, prędzej czy później, tylko, że lepiej prędzej niż później, bo potem, jak masz 40 lat, rodzinę, ileś tam dzieci... Ile ja teraz słyszę takich historii? Mhm. Facet miał rodzinę, dzieci, wszystko pięknie, ale on się nie wyszumiał, jak był młody, tak? No i teraz tak. drogi samochód, młode kobiety i w ogóle go nie ma, tak? Nie, to ja pamiętam, taką była taka Program od przedszkola do Opola, kiedy mamusia wypychała dziecko przerażone na scenę, to dziecko się w ogóle całe trzęsło. I, i te takie, wiesz, nieśmiertelne hasło, że zawsze marzyłam o tym, żeby zostać piesem karkom, No mi nie wyszło, więc może ono nie. A może to dziecko będzie chciało być inżynierem albo zwykłym. Jest świetna książka o górniku, zabrze, lokowanie produktu. Paweł Czado napisał, jak Zyg Zygfryd Czoltysik, jeden z najlepszych piłkarzy górnika, dostał od swojego ojca. jego ojciec tam. Prosty człowiek, górnik. Nie, ale wiesz, yy, grał na skrzypcach i marzył, żeby stąd zaczął grać na skrzypcach i on mu te, te skrzypce wydłubał, nie sam mu zrobił. Zro... Wiesz, jest Wigilia, ten mały Zygla patrzy, dostał jakiś prezent, otwiera patrzy skrzypce i wziął i tak rzucił te skrzypce, one się roztrzaskały i zaczął płakać. I on nie chce ściśnięć, i chce bal, czyli po śląsku, ja nie chce skrzypiec, ja no chcę skrzypiec, jak chcę piłkę. piłkę. No. I słuchaj, i on myślał, że będzie taki łomot, a ten ojciec to wytrzymał. On mówi nie wie dlaczego ten Zyg on nie wie czemu to wytrzymał, nie? Chłopie, to był najlepszy piłkarz, jeden z najlepszych piłkarzy hmm. górnika Zabrze i reprezentacji Polski, nie? Ale właśnie też to, to, że możesz zdusić, nie? Dziecko, że ma grać na skrzypcach, a on mówi, on nie chce skrzypieć, on chce bal. I chłopak po prostu marzył o tym, żeby grać w piłkę. I myślę, że geniusz jego ojca polegał na tym, w czasie wigilii roztrzaskać skrzypce, które własnoręcznie. Wiesz, to mogła być rzeźnia, nie? Ale zobacz, wyszliśmy od tego tematu nienawiści i to się przewija, nie? Ta nienawiść, ona, znaczy inaczej, ta toksyczność, która się objawia w różnych związkach, różnych relacjach, ona właśnie się objawia w taki sposób, że chcesz kogoś kontrolować, a Bóg chce, żebyś ty słuchał tylko Jego, żebyś w wolności to wybierał, nie? A nie, że ktoś ci daje skrzypce i ty teraz musisz tak. Bo ktoś no. ci, albo jakiś charyzmatyk ci powiedział, że ty będziesz prawnikiem i ty męczysz się, męczysz, męczysz, choć nigdy tego nie czułeś, ale on ci powiedział, no to, no, to pójdziesz za To jest jeszcze inny podcast, nie? To znaczy tłamszenie ludzi przez tak zwane słowa prorocze. Ojciec Witklądowski, który prowadził nas warsztaty prorocze, powiedział, że jeśli jest jakiekolwiek słowo, jeśli macie jakiekolwiek słowo, które dotyczy przyszłości tej osoby... Ich wyborów to nie macie prawa tego powiedzieć. No bo on potem powie, przepraszam, no Sowiński mi tak powiedział. No. Sowiński mi powiedział, że mam pójść do klasztoru, nie? I rozmawiałem o tym ostatnio właśnie z takim ojcem y, Badyną, z Benedyktynem i mówi, jak to jest? Czy, ale tak szczerze, czy przychodzą do ojca ludzie, którzy katują się tym, że kurczę, miałem pójść do klasztoru, ale no nie poszedłem, czy tam nie poszłam i straciłam łaskę. On mówi co chwila. Ja mówię, i co ojciec im mówi? On mówi, mówię, że Bóg jest jak GPS. To znaczy tak, jeśli będziesz chciał teraz z tego biskupowa, gdzie byłem, wracać przez Czechy, to Bóg ci będzie mówił tak, zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. A jeśli zobaczysz, że dalej jedziesz, to co on powie, przeliczam trasę. Nie straciłeś łaskę. Chłop, jakie to jest genialne. Jak masz taki, taki wiesz, poczucie że twój Bóg mówi, Krzysiu, dobra, nawet jak nigdy nie stracisz łaski. Nigdy nie stracisz łaski. Jak przestaniesz robić ten podcast dlatego, że nie będziesz chciał, to nie stracisz łaski, bo Bóg ci otworzy inne drzwi. A my mamy taką wersję właśnie a propos tej nienawiści, nie? że po prostu rząd cię zmusi. No to był taki przykład w, nas w naszej wspólnocie, nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłem, jak przyszedł chłopak, potem się okazał już bardzo zaburzony, myśmy tego nie wiedzieli, bo pierwszy raz przyszedł. I wiesz, poprosił o modlitwę wstawienniczą, my się modlimy tam z nałożeniem rąk, a on zaczął płakać, że ja, ja, ja nie chcę iść do klasztoru, ale Bóg nie zmusza do tego. I myśmy od razu wiedzieli, że coś jest nie tak, bo Bóg nie zmusza, ale tak wiesz co, za plecami tak delikatnie otwarłem Biblię i wiesz co nam się otwarło? I wtedy zły duch zaczął krzyczeć, wiem kim jesteś, święty Boży, przyszedłeś nas zgubić. Czyli pierwsza część prawidłowa, duch, mm. zły duch mówi, ja wiem kim ty jesteś, ty jesteś Mesjaszem, Święty Boże, ale dalsza część, przyszedłeś nas zgubić. Demon przez tego chłopaka krzyczał, znaczy nawet nie mm. dosłownie w tym znaczeniu, że on był opętany, ale to nie był głos Ducha Świętego. Co to znaczy, że Duch Święty mówi, zmuszam cię? Rozmawiając z ludźmi, którzy bardzo długo decydowali się, czy pójść do klasztoru, czy nie, i walczyli, siostra Anna Bauchan mówi tak, wszystkie okoliczności przyrody... Krzyszczały, że nie, że się nie nadaje, że to w ogóle nie jest jej bajka, aż w końcu siadła i napisała w zeszycie okej, okay, zwyciężyłeś. O Jezusie. Ale ona mówi, to nie było na zasadzie, musisz. Mm. Tylko Anna, zapraszam Cię, pociągam Cię, przeciągam cię. Wiesz, że to... A propos tej nienawiści. I ona wie, co to znaczy, że kiedy Jezus woła, nie? Jest, jesteś pociągany, a nie, że musisz. No ale widzisz, a propos choćby właśnie konsekrowanych różnych ludzi, czy osób, które poszły za Jezusem do stanu kapłańskiego. Bo mama kazała, czy tata? Nie, w drugą stronę. Aha. Ja z drugiej strony to mówię, że poszli pomimo tego, że rodzina mówiła nie. Mhm i to jest właśnie objawienie tego posiadania w nienawiści. Ale też y, samo to, że pójdziesz za Jezusem. Ilu ludzi, kiedy ty pójdziesz za Jezusem, chcesz podporządkować mu swoje życie, chcesz żyć z nim na co dzień, ilu ludzi mi mówiło, że straciłem w, w, w ogóle umysł, tak, że oszalałem, że powinienem iść teraz do klasztoru e, i wiesz, miało plany na moje życie, kiedy mhm. ja się nawróciłem, ale ja wiedziałem, że nie mogę ich słuchać, że muszę mieć to w nienawiści. Tak? Muszę mieć to w nienawiści, bo muszę iść za tym, do czego chcę. Nie muszę, tylko chcę. Chcę ja mieć no, to te. w nienawiści. Znaczy muszę, bo ja chcę. Te. Ja nic nie muszę, dlatego mam czystą duszę, ale wiesz... Wow, tego nie <grym> znałem. <grym> to już znasz, to moje takie po, po, powiedzonka domowe. Ja nic nie muszę. Ja tak. chcę, ale jak mówię, że chcę, to znaczy, że muszę. W sensie, że to moje chcenie mnie przynagla, tak? Więc ja chcę. Ja chciałem i nie posłuchałem tego bo wiedziałem że Bóg mnie do czego innego zaprasza i choć cały świat mówił jedno to ja wiedziałem że idę za, za Bogiem idę za tym co on mówi i wiesz y, pozwalałem to też jest temat że musimy y, znowu musimy nie znaczy, Ale dobrze to jest tak dobrze jest dobrze jest mhm. jeśli słuchamy ludzi którym Powierzyliśmy autorytet domówienia do naszego życia, tak, a nie wszystkich naokoło słuchamy. Bo wtedy wiesz, to ta, tak jak drzewo y, rośnie tylko w jednym miejscu, a gdybyś chciał, żeby rosło w dziesięciu, no to nie będzie żadnego drzewa. I tak jest z tym, że chcesz, żeby, y, żeby wzrastać duchowo, to wianej chyba o tym mówił, że nawet jak głupi jest spowiednik czy kierownik duchowy, to ważne, żeby był jeden, tak. nie? a nie, że chodzisz po dziesięciu. I to dzisiaj w erze YouTube'a, no niestety jest, jest problem, nie? Bo no, do nas przyjechał ojciec już Recław, mówi: Największy problem jest taki, że na pięciu księży, których słuchacie w internecie, każdy mówi coś innego. Nie? No. I teraz ci biedni ludzie piszą do redakcji gościa. Co do mają nas, robić? Co mają robić? Kogo słuchać? Czy słuchać tego, czy tego, czy tego? Komunia na rękę? Nie, nieprawda, tylko do ust. A nie, bo to jest przecież musza yy, nie Nowu sordo, tylko trdencka, Nie trdencka, bo taka. I wiesz, i oni są biedni w tym hmm. wszystkim, nie? No, ale to jest ogromny problem, nie? I wtedy po prostu decydujesz się na, na jedną opcję i patrzysz, jakie są owoce. Jak są złe owoce, to zrezygnujesz z tej opcji, bo przez owoce też Pan Bóg mówi, nie? że mm -hmm. może wszedłeś w coś, co nie jest nienawiścią do tych relacji, do tych toksycznych rzeczy, tylko wchodzisz w jakiś układ. Tak, który bo to jest bardzo nie ważne, jest to, dla Ciebie mówisz. dobry. No. A propos tego nienawiści, właśnie, że patrzcie, że ktoś to był dla nas bardzo ważny, był naszym kierownikiem duchowym, powiedział kiedyś, że mamy zamknąć wspólnotę, bo demon nam będzie przysyłał swoich apostołów, i myśmy posłuchali tej osoby. No ze wspólnoty stuosobowej zrobiło się 50, 20. Pięć, w końcu dwie, trzy. Jakie były owoce? Tak, ludzie się żarli między sobą, pisali listy, do nosy na siebie, do nosy do proboszcza. Ja pamiętam, dostałem takie list, dziewczyna pisze: A ja codziennie chodzę na msze, a wy? Wiesz, cały. Krzyc... I nagle przychodzi I do nas wikary, każe nam zrobić kurs alfa, wspólnota rozkwita. Jakie są owoce? Tak, małżeństwa niesakramentalne stają przy ołtarzu, alkoholicy przestają pić. Ja to widzę po latach. No. Ale a propos tego, że owoc to taka weryfikacja, nie? No tak, no ale my nie patrzymy na owoce, bo mówimy, a owoce to dopiero się okaże za 100 lat. To się trochę czasy zmieniły. No. To nie jest już tak, nie? Tylko kurczę, jeżeli ktoś. To, zawsze mnie to śmiesza, jak ktoś mi mówi, że ja nie spotkałem Boga, bo Bóg nie istnieje. Ja wie, dobra. Yy, to, kogo spotkałem, kto zmienił moje życie w jeden dzień? No. Że chlałem, ćpałem, tak, tak. bez marihuany nie, nie funkcjonowałem, byłem non-stop na haju i na drugi dzień już nie byłem. No. To co się stało? Porozmawiaj z jakimś psychiatrą, porozmawiaj z ludźmi od mózgu, pogadaj z nimi, jak wyglądają ścieżki neuronowe, które się tworzą przy uzależnieniu i jak bardzo trudne jest z tego wyjść. I nie da się biologicznie wyjść z tego w jeden dzień. To. Za sprawą czego? A, bo siła, siła mózgu, my jej nie znamy. Wiesz, Przecież zawsze te... Wiesiek o... Indraczek, mój przyjaciel. Wokoło, nie? Wiesz, pojechał do Medjugorje, bo matka go wysłała po prostu na siłę, bo była taka sytuacja, że zobaczyła, że jest pany na, na klatce schodowej i chciała go wpuścić już do domu. I ksiądz powiedział, niech pani go nie wpuszcza, bo panią, on panią znowu ukradnie, okradnie, nie? Weźmie pieniądze na narkotyki. I ona mówi, bardzo mądry ksiądz. Bo wiesz... Niech pani go gdzieś tam wyśle do środka. I on przez to, że matka go nie wpuściła, mimo że wyła całą noc płakała, bo widziała, że syn leży na klatce schodowej. To on mówi: Kurczę, muszę coś z sobą zrobić. Pojechał tam do Bośni Hercegowiny. Ojciec jazozowko chciał go do Czenakolo przyjąć. On tam uciekł stamtąd i on miał dokładnie tę samą sytuację, że on przyszedł do kościoła i zaczął wyć, jak pies. Boże, jeśli istniejesz, po zrób coś. I wyszedł. I on mówi, ja wiem, że narkomanem się jest do końca życia, ja nie jestem. Po prostu on miał takie coś, że no nawet jest spróbować narracja. i zaczął zwymiatować. Nie? nie da się, niestety. mówi, nie da się, bo on mówi, że on widzi, jak się schematy. ludzie na kolo męczą, jak się męczyli w Monarze i tak dalej. Stryk, po prostu u niego tak to podziałało. Ale nie? zobacz, założyciel AA też tak miał. Tak, to Tymczasem dzisiaj, jak y, rozmawiam z różnymi właśnie y, anonimowymi, mhm. no to oni mówią, ja jestem alkoholikiem. Ja mówię, a ile lat nie pijesz? No 30 lat. I mhm. wiesz, dla nich, no ja to rozumiem, że to jest taka tak, pokora, tak, tak. ale ja nie będę się nazywał kimś, kim nie jestem, mhm. bo słowa mają moc. No. nie będę mówił, że jestem alkoholikiem, skoro nie piję, tak? Skoro mhm. y, nie, nie będę mówił, że jestem narkomanem, skoro, no gdzie powiem mojej córce za, nie wiem, 15 lat, że jestem narkomanem? A ona spyta, a kiedy ostatnio brałeś kiedy Cię widziałem takim? No nie, to nie jest moja tożsamość. Moją tożsamością jest bycie synem Bożym. To mogę o sobie mówić. Tak samo w drugą stronę, że te pozytywne rzeczy też nas nie określają. Tak, tak. jaki mówić dziennikarz. Przede wszystkim jesteś synem Bożym. Jesteś kimś, kogo Bóg bardzo kocha i oddał Jezusa za ciebie, a nie to, że dziennikarz pisze Jednego, pióro dnia, i, wiesz. jednego dnia wyborczej napisali, że Marcin Jakimowicz jest z nas najbardziej kontr, y, y, ortodoksyjnych piór gościa niedzielnego, i tego samego dnia na jakimś portal, portalu napisali, że jestem modernistą. Chłopie, jedni patrzą na ciebie jak na, na świra, bo jesteś katolikiem, drodzy, że, że jakiś, wiesz, charyzmatyk nawiedzony. Tak. Każdy inaczej. Fanatyk tak. religijny. Ja zauważyłem, że ludzie na przykład jak piszą pytania do nas, na przykład bardzo często w, w, tam pod podcastami, to oni mówią, ale jest takie słowo, ale ja nie potrafię. Że wy już potraficie, ale ja nie potrafię. To ja chcę was uspokoić, że Pan Bóg ma czas, Pasu. bo On jest ponad czasem. Najbardziej pokorną osobą, jako chodzi, jaka chodziła po ziemi był Mojżesz, tak mówi Biblia. Ja sobie obliczyłem, bo jest taka scena, kiedy jest Szczepan kamienowany, już jest jak na derbach Śląska, wiesz, trzymają kamienie i on ma krótki, krótki czas, żeby opowiedzieć historię Izraela. I jest rzecz, której Krzysiu nigdy wcześniej nie widziałem. Bo on mówi tak, że tak, Mojżesz przebywał w domu rodzinnym trzy miesiące tylko, potem 40 lat na dworze Faraona, 40 lat po zabójstwie Egipcjanina na pustyni i 40 lat wyprowadzał Izraela. Ja mówię, kurde, to 100, 120 lat i, 4, i 3 miesiące. Najbardziej pokorna osoba na ziemi. U niego to trwało proces, że tak powiem, terapii czy formacji 120 lat i 3 miesiące, a my chcemy tak, pstryk. Hmm. Ja, bo było to dokładnie to samo pytanie, które dzisiaj zadałeś właśnie o to nienawiść. Zadaliśmy siostrze Bognie, że my nie potrafimy, bo kochaj bliźniego jak siebie samego. A dziewczyna mówiła, ale ja nie potrafię siebie kochać. A Bogna mówi, ale spokojnie. Spokojnie, że Bóg nie jest księgowym, nie? że on ci da czas, on wiesz, że, że spokojnie nie potrafisz dzisiaj, to powiedz, Panie Boże, ja nie mam zasobów. No właśnie, to nie to co mam jest zasobów. Najważniejsze? Ja już za Jezusem, tak, po, prostu. po prostu ryję po prostu gębą po śniegu, nie mam zasobów, powiedz mu to, że on cię nie zmusi. To nie jest tak, że właśnie to jest. A propos, a Monika Białkowska napisała świetną książkę o Siostrach Zakonnych. Siostry i tam są przerażające sytuacje, na przykład, że siostra z przepukliną, której kazali przerzucać pół tony węgla, bo taka jest wola Boża. Gdzie jest, Krzysiu, w Biblii napisane, że wolą Bożą jest przerzucanie pół tony węgla i wiesz, siostra ląduje na ojomie Ale i tak posłuszeństwo, dalej. Ale posłuszeństwo, no, ślepe a... i bezrozumne. No i dlatego, kurczę, w tych słowach, które czytaliśmy, jeszcze je, może raz przeczytam, że kto nie ma w nienawiści nie chodzi o taką, o jakieś uczucie nienawiści, jakąś niechęć, tylko o tym, że Bóg mówi, ja jestem pierwszy. Znaczy, bo On naprawdę jest pierwszym, że bez Niego... O właśnie, bo to jest świetny przykład, kiedy Katarzyna ze Sieny usłyszała od Jezusa, ja jestem tym, który jest, a Ty jesteś tą, której nie ma, to Jezus nie powiedział jej po to, żeby ją wpędzić w, nie wiem, w nerwicę religijną, tylko taka sprawda, On jest. Ale też, wiesz, chodzi tylko o to, że, jest. kurczę, no. On nigdy nie chce nic złego. Tak. On nie chce, żeby zło się działo. I wiesz, teraz taka koncepcja, zauważyłem to w różnych serialach czy filmach, wchodzi koncepcja takich w cudzysłowie terrorystów chrześcijańskich. Mhm. Wiesz, to jest tak, to jest tak śmieszne że ktoś, wiesz... A na wiesz, jakiej zasadzie? No, że on zabija, bo że, tak aha. jest w Biblii napisane, no, nie? Że teraz, tak, teraz tak. się robi, wiesz, żeby żeby było, że to my jesteśmy ci źli i, i już naprawdę w, w ostatnim czasie oglądają bazę 3 czy 4 takie filmy czy seriale. Nie, nowe, nowe aha. rzeczy. Czy nawet w grach była takie, były takie rzeczy, że się przedstawia właśnie chrześcijaństwo w taki sposób, ale to jest totalne nieporozumienie, bo Bóg jest miłością, miłość zaś nie wyrządza krzywdy. Mhm. I my ciągle się w tym rozmijamy, że jak słyszymy nienawiść, to my myślimy, że Bóg chce coś nam złego zrobić. On nie wyrządza krzywdy. I jeżeli mamy w nienawiści te wszystkie relacje i pozwalamy Bogu być pierwszym, pierwszym w naszym sercu, to to sprawia, że my tych ludzi tak naprawdę kochamy lepiej i bardziej. To jest konsekwencja trzymania w nienawiści toksycznych relacji, to jest konsekwencja y, stawiania Jezusa na pierwszym miejscu, że my kochamy lepiej, że my kochamy bardziej. To jest tego owoc. Zawsze. A miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu. Kropka. To, co kardynał Cantalamessa mówi o komunizmie, nie? Bo tutaj jest hejt. W jaki sposób on mówi, jeśli wszyscy będą bliżej Jezusa, to jednocześnie będą bliżej, bliżej siebie. siebie. No. A nie na odwrót. A nie na odwrót. Tylko właśnie jeśli wszyscy się będziemy zbliżali do Jezusa, to nawet patrzcie na nasz podcast. Nie że nas Krzysiem, jakbyśmy tak chcieli się po, po teraz, nie wiem, poróżnić i wymieniać rzeczy, którymi się różnimy, to byśmy po prostu przez 10 godzin mogli mówić, nie? Ale jesteśmy ze względu na Jezusa i co? I to nas łączy i to jest piękne, nie? Że to znaczy, On jest naprawdę porozumieniem między, ponad podziałami. Tak? Zostawiamy was tym, czy jeszcze tak. drążymy dzisiaj temat? Myślę, tematem. że wystarczy. Trochę pytań nam zadaliście, to spróbujemy w, w kolejnym odcinku poodpowiadać. Ta. Chociaż niektóre są tak trudne, że nie odpowiemy już teraz, powiem z góry. Ale na no, niektóre odpowiemy. Zostańcie z kochani z Bogiem.